Tradycja stało się na naszym tutaj festiwalu, że ja w ogóle od samego początku, kiedy miałem tak powiedzieć dygresję, kiedy powstał pomysł powołania festiwalu, wymyśliłem nie dlatego, że tak brakowało mi pewnego pomysłu na życie, tylko jako twórca przebijając się przez różne niemożności pokazywania swoich filmów opowiadających o podziemi niepodległościowym, stwierdziłem, że nie narzekajmy, tylko zróbmy swój festiwal. I tak powstała idea i dwie pierwsze edycje odbywały się na północnym Mazowszu. Jesteśmy od 11 lat tutaj w Gdyni. Ten festiwal się znacznie rozrósł. Ale wiedzieliśmy od samego początku, że pokazy filmu to jest jedno, ale ta nasza historia zobowiązuje nas do tego, żeby te filmy opowiadać ciekawszym językiem, że musimy się spierać, powiedzmy, tak z historykami, z różnymi publicystami, świadkami historii. My musimy się uczyć pewnej pokory, że historia to nie jest coś indywidualnego, że możemy sobie przełożyć przez jakąś własną wyobraźnię i opowieść, tylko musimy powiedzieć, jakie jest pewne tło. A ta tło zawsze dla filmowca jest trudne, ponieważ to jest pedagogika, edukacja i on się robi tak takim edukacyjnym, telewizyjnym, a brakuje w tym kina. Więc żeby znaleźć ten złoty środek, jak opowiadać na sposób to kino telewizyjne, jak i kino dużego ekranu, prawdziwym kinie rozumiane, fabularne historie, no to trzeba mieć dobre rzemiosło i dobre wyczucie tematu, żebyśmy wiedzieli, o czym robimy. Dlatego powołaliśmy na przykład w tym roku Akademię Filmową Festiwalu NNW.